3 i 4 września w Romanówce koło Siemiatycz odbyły się dwie finałowe rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Cross Country. W cyklu zawodów o Puchar Polski wystartował Węgrowianin Marcin Piotrowski. Marcin Piotrowski, witam. Znajdujemy się w Romanówce na Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w cross country. Są to ostatnie dwie eliminacje w tym sezonie. Wczoraj udało mi się nieźle pojechać, zająłem 4. miejsce, do 3. zawodnika zabrakło zaledwie 3 sekundy, co przy 1,5 godzinnym czasie wyścigu jest dosłownie jeden błąd i już nie dało się tego nadrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj da radę pojechać trochę szybciej i uda się poprawić wczorajszy wynik. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim sponsorom za to, że tutaj jestem, bo to głównie jest też ich sukces. Firmie Promotor Polska, firmie Sulich Recycling, firmie MGAS i firmie Mimar. Jestem dyrektorem 11 i 12 rundy Mistrzostw Polski w cross country w maleńkiej wiosce Romanówka, daleko od szosy. Można robić również wspaniałe zawody. Mamy ponad 100 zawodników z całej Polski. Jest kolega Łukasz Kurowski, wielokrotny mistrz Europy, także naprawdę obsada jest niezła. Co jeszcze można powiedzieć? Tor ma 8,5 km długości, ustawiony na zaprzyjaźnionych polach. Odbywają się zawody również dla Pucharu Polski, dla amatorów, dla mistrzów Polski, a także dla kładów.